Dzień dobry, Grzegorz Zamyski, TMS Brokers. Kurs EURUSD znajduje się w pobliżu 1,38. Dziś od rana obserwujemy natomiast nieznaczne osłabienie polskiej waluty. Kurs EURPLN rośnie do poziomu 4,18. Kurs USDPLN rośnie do poziomu 3,03. Dzisiaj uwagę inwestorów powinny przykuć przede wszystkim zaległe dane ze Stanów Zjednoczonych. O 14.15 poznamy dynamikę produkcji przemysłowej za wrzesień. O 15.00 poznamy natomiast indeks podpisanych umów kupna-nabywcy. Konsensus rynkowy zakłada, że dynamika produkcji przemysłowej pozostanie na niezmienionym poziomie 0,4% miesiąc do miesiąca. Średnia prognoza zakłada natomiast, że indeks podpisanych umów kupna domu będzie się kształtował na poziomie 0% miesiąc do miesiąca. Zakładamy, że ewentualnie słabsze dane ze Stanów Zjednoczonych podtrzymają trend osłabiania się amerykańskiej waluty. Nasze prognozy zakładają wzrost kursu EURUSD do poziomu 1,39. Wraz z osłabieniem amerykańskiej waluty kurs USDPLN spadnie do poziomu 3,0. Zakładamy, że kurs EURPLN pozostanie stabilny z tendencją do zwyżek, które nie powinny przekroczyć jednak 4,21. Dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji.